Cześć, z tej strony Atarendil w siódmym odcinku serii. Zagrajmy w Władca Pierścieni Wojna na Północy. Kontynuujemy naszą podróż Eradanem, a ostatnio byliśmy w pułapce, pojawił się znowu Elladan i Elrohir, znowu gdzieś tam pobiegli i my pod bramą sobie zakończyliśmy. Zobaczmy, co dalej. Nas czeka Cytadela. Znowu? To był... Czyli co? Jeszcze raz. Oho. To był zły moment w szóstym odcinku na zakończenie. Aha. Dobra, dobra. Tylko żebyśmy tym razem dali radę. Wtedy też nie było tak fajnie i łatwo. Te stworzenia są groźniejsze od tych, z którymi walczyliśmy. No to to już wiemy. O! Tego nie było. Zaraz, dobra. Prawa? Nic. Lewa? Ktoś tam biegnie. Prawa? Znam już wasze sztuczki z poprzedniej części. Jeszcze czwarty, piąty, szósty. A, nie trafiłem. Dobrze, że nie ma tam jakiegoś procenta trafień i chybień. Dobra, Andriel, wierzę w ciebie, że prawa strona jest twoja. A, tak całkiem na blisko bierzesz. Monety się przydadzą, gdy będzie już spokój. Dobra, trójeczka. Aha. Są silniejsi? Dlaczego? Co oni? No to... Co? Nie jestem sam przecież. Wiem, że jestem łucznikiem, ale... O! A i nie zapominajmy o tym, żeby... od czasu do czasu sobie popić trochę eliksiru. O! I skoro wszyscy są tak zajęci bardzo... Dobra. Nieładnie tak z tyłu. Ja tu zajęty jestem celowaniem, a wy... Aha. Tutaj też? Też biegnie już. O, ładnie, ładnie. To wiem, to trochę tak nie jest zbyt fajnie jest samego siebie chwalić, ale... Ktoś musi. Szóstka. Nikogo? Tutaj nikogo. Czasami mam wrażenie, że większość i tak atakuje mnie. Już? Po wszystkim? Spokój? O, no właśnie, po wszystkim. Cieszy mnie ta informacja, niezmiernie. Jak zwykle spóźnicie się na całą zabawę. Kiedy mogliśmy... No tutaj niby ten pierścień się obraca, myślałem, że zapis będzie ok. A tu 5 minut w ple... Można to rozwalić? Można. A z drugiej strony jest coś? Nie ma? Ktoś biegnie? Nikt nie biegnie? Dobra. Co tam? Zadanie jakie? Znajdź drogę na drugą stronę bramy. Postaramy się. Rzecz jasna. Co trzymasz? Miecz masz? Jakiś taki szczerbaty? A może dlatego, że... No tak. Może wytrzymałość broni się skończyła i... I temu.
To by wyjaśniało wiele. I co masz? O, widzicie? Ma od razu tą buławę. Dobra. Beczki, znajdźki. A, w tym momencie można było zakończyć. Bliżej tego. A, to nic, to nic. Może zaraz będzie Cytadela, Agandaur. Kto wie? O, szczur. Co? Jakaś znajdźka? Coś? Tutaj? Nic. I co, na dziś nie by użyć? No tak, no sprzedaj, wróć do Bree. Możemy iść do Bree teoretycznie, ale... Coś kupić? Ile mamy? 740, nie za wiele. Ale pewnie jak gdzieś tam pójdziemy... Nie, tędy jak pójdziemy, to pewnie coś tam znajdziemy. Dobra, na chwilę do Bree pójdzie. Wrócimy. Tak. Zobaczymy, czy coś się zmieniło. Masz coś, jakieś newsy? Idona? O, mój messenger! I have wonderful news. Rowley and I are to be wed in spring. Didn't I tell you my father would come round in the end? Nie, nie wspominałaś. That is good news. May you both be happy. Farewell, lady. Okej. Okay. Pewnie i Rowley coś tam wspomni. A ty... Harley. I'm not doing anything wrong. No dobrze. Wciąż się trzyma swojej zasady, nic nie robię złego. Wytrzymałość trzeba. No, udało mi się znaleźć te stare przedmioty, czyli dobra, jakieś zadanie poboczne się uda nam zrealizować. Może elf albo krasnolud bardziej ci się... Dobrze wiedzieć. Dziękujemy za informację. Dobra, nosimy to. Zbroja też tutaj. Na ramiennik. Jeżeli wszystkiego tutaj nie naprawimy teraz, to kiedy? Przedmioty. Myślałem, że może jakaś masowa akcja się da wykonać. Dobra, dobra. Kasy jeszcze trochę mamy? Mamy 500 tam sztuk. To sprzedajmy może tak. Jeszcze znajdziemy. Masz jakieś? Nie, lustro. Pokaż co masz. Sprzedaj najpierw. Osłony nie. Osłony nie. Damy komuś. To nasze, mistrzuku, do siły. Ile dajecie? 110. Dobra. Część zestawu mistrzuku. Dobra, zostawmy to. Tarczy, dwa zręczności, ja nie używam. A to oddamy Otto. To jest spoty, nie te sprzedamy, buty też sprzedamy. O, i tutaj skarby, skarbeczki. A tutaj możemy elficki kamień, moc, pancerz, siła. A co to to? Eliksir mądrości, można użyć. Użyjemy za chwilę, a to co to? Eliksir zdrowia. I to, i to? To mogło się połączyć. O, elfijski kamień już... I co tutaj? W dół nie może. Dobra, tylko to sprzedamy. Co możemy? Róg obfitości. Dobra, skoro wy tam newsów też nie macie, to... Jeszcze odwiedzić starych bywalców. Otto, Rowley. Dobra. Rowley, co masz do powiedzenia?
I have a lot of work ahead of me. If I'm going to convince Idona's father, I'll make a good match for his daughter. I've got plans, though. I'll find a way. I hope you will both be happy. Good luck and goodbye, Rowley. Tutaj pewnie nic się nie zmieniło. Fajnie. Oto wiem, że... I think more folks are starting to believe the dangers I warned of are real. But it's no wonder, really. What with the Black Riders appearing on my to już wiemy, mam dla ciebie broń. Proszę, toporek. Jesteś szczęśliwy? I... no... masz. Niech stracę. No, Barliman, ty to newsy musisz mieć jakieś. Jakieś wieści? What news have you heard? The only thing people are talking about these days is our own bit of excitement. Pobierze świata? Jest tutaj? Is Strider no longer in town? He left town with a party of Shire hobbits that came... Dziwnie. Well, for one, they seem to be in some sort of trouble. Even before they showed up, we had this... Dobra, wiemy to, wiemy, nie mamy za dużo czasu, musimy zmierzyć się za Gandaurem, tam w Fornoście, taka krótka przerwa była, tak, wróciliśmy do Brie, taki urlop, weekend sobie mieliśmy, krótka chwila i do przodu. Czy coś miałem zrobić z tym? Tak, dać komuś. A Andril niech będzie. Masz? Nałożyłeś czapeczkę? Nic nie nałożyłeś. Nic nie nałożyłeś. Nie szanujesz prezentów. Brzydko z jej strony. Tak, mam nadzieję, że w tym samym miejscu. No bo jak to? Od początku? Zresztą już raz to doświadczyliśmy, że nic takiego nie było. No. Zaraz. W tym kierunku. O, znowu? Dobra, i co jeszcze raz? Skrzynkę możemy rozwalić? Ciekawe. Bardzo ciekawe. Ale tych skrzynkach pewnie nic nie będzie. A jakże? Nie mogło być... A jednak, trochę nam się zwraca. W środku nic nie było, tylko szczur tam przebiegł. Skoro... Tak, to chyba tam powinniśmy się udać, tyle że zobaczmy czy... Okej, rozumie się, na pewno jest ta dźwignia. Z tym, że trzeba wszystko na spokojnie rozegrać. Pewnie zaraz nie będzie tak spokojnie. Jakiś przeciwnik typu troll? Polerowany... A, wiem, już przypomniałem sobie to, właśnie. Kliknij, aby użyć. Eliksir mądrości, czyli co? Czyli? Czyli co to miało być? Że co? Może w informacjach więcej coś było, żeby przeczytać coś. Może daje jakieś... Dodatkowo tutaj nic nie mamy, żeby użyć kamieni, chyba nic. To czasowy jakiś eliksir. Tu jest dźwignia. To prawda, tu jest dźwignia. A tu jest skrzynia. Tarcza. Znajdźki. Na sprzedaż. Trzeba pokombinować, będzie w boju jakieś takie konkretne ataki, nie wiem, przewrót, atak? Może są jakieś combo, o których nie wiem, a może później będą. Droga przed nami jest czysta, jest też balista, co oznacza przeważnie to, że będzie zmasowany atak wrogów. Oczywiście, bo jakby inaczej, nie może być chwili spokoju. Już się obawiam, już tutaj jakaś... O jak? Tak,
później. No dobra. Ale gdzie? Nie wiem skąd będę atakować. Już widzę. Dobra, łucznik też. Farin też... A, chciałem już strzelać tam, gdzie Farin był. Nie byłoby to dobre rozwiązanie. Czy jest coś tutaj? Nic. Znowu tutaj, tym razem. Farin, odsuń się, bo naprawdę nie chcę cię skrzywdzić. My możemy zająć się łucznikami. Ale wiadomo jak jest. Kolejny łucznik. Kolejny rozwalony. Na górę raczej nie wyjdziemy po skarby, które zostawiają. Z tej strony nikogo już nie ma. Co? Z tyłu za nami będą? Z której strony nas atakują teraz? A, z żadnej, bo ktoś tam został. Przez chwilkę go nie widziałem. No, poleciał. Wstawaj, jak masz jeszcze siły. Poleciał. O, nie. Tym razem wybuchający. Aha, nikt mnie nie obrania. Obrona, ludzie, obrona. Dobra, Farin, chyba ciebie nie zranię. O. Dobra, kolejny. Skąd? Z tyłu. Dobra, to tym razem... O. Zrobili mnie w bambuko. Tamci by z tyłu nas chronili. A ja mogłem ich osłaniać z tej strony, ale nie. Chwila nieuwagi kosztowała nas zmasowanym atakiem. I mają więcej towarzystwa do powstrzymania. Dobra. Sanktuarium się przyda. Radzą sobie, radzą. Dobra, nikogo tu nie ma, to teraz... My jako dystansowcy musimy sobie poradzić. Jest jakiś łucznik? Nie ma. No nie, no znowu. Aha. Smasowany atak. Znowu. I w tych zbrojach. Dobra, muszę sobie jakoś poradzić, co? Nie zawsze możemy... być wszędzie. Andryl bardziej potrzebuje naszej pomocy, Farin sobie poradzi. Oj, przepraszam, Andryl. Naprawdę nie miałem tego w zamiarze. Zablokowałem się, sami widzieliście. Ładnie. Aha, nie jest tak ciekawie, piąteczka, nie zapominać o tym. Dobra, skoro nie... To już wszyscy, mam nadzieję. Nie, jeszcze łucznicy. Gdzieś się ukrył jakiś... O, znowu się spóźnili. Wiecie co? To już mnie zaczyna denerwować. Dobrze walczyliście, my tam... Trochę się tam spóźniliśmy. Przepraszamy. Znowu. No, spotykamy się przy Cytadeli. No tak, no przecież ja nie mówię, że powinni nam pomagać. Ta gra byłaby wtedy tak prosta. Pewnie Agandauer też się pojawimy. Będziemy walczyć i... O, dobrze walczyliście. My mamy poziom. Z kolei trzeba wykorzystać. Co to znaczy? 953? To ten eliksir?
Ciekawe, bardzo ciekawe. 15. Tutaj, tutaj jest 18 i tak to. I tak jest obrażenia wręcz też są bardzo ważne, ale to mnie zaskoczyło. Tutaj co? Też trzeba potrafić trochę walczyć, ale to. Zwiększa obrażenie zadawane przez cios tutaj. Dobra, dwuręczny będziemy wykorzystywać. Potwierdź tak. To ten eliksir. To musi być ten eliksir. Bo jak inaczej? 953 mocy? Nawet się nie zorientowałem. O, z tego asortymentu, który mam, nie za wiele korzystam. Oczywiście to standard. To też. Tylko to. Trzeba lepszy ekwipunek z miejscem na to. Pewnie, tak? Elficki kamień. Kliknij dwukrotnie, aby obsadzić. Ale w co? Można w coś obsadzić? Teraz jak już coś to... Moc, pancerz. Tutaj jest pancerz. Tak będzie lepszy miecz pewnie. Można? Aha, w tarczy. Dobra, rozumiem. Czy coś jeszcze posiada? Nie, tutaj nic. Tutaj tylko tarcza. No to dobra, dobra. Skoro tylko tarcza, to nie ma co się zastanawiać. Tylko... Zaraz, my tu byliśmy? Nie, tutaj nie byliśmy. Znowu jak gdyby zapis. A tam Ella, Daniel, Rohir popędzili. Co? Co tak powoli idziesz? Atakuj! Możemy tam strzelać. Aha, czarodziej, czarodziej. Postaramy się jeszcze raz. Aha, no i te, i po wszystkim. W sumie możemy się starać. Trzeba tam podbiec. Albo się schować, nie wiem. Albo... Czy powstanie? To jest najważniejsze pytanie dnia. Nie, padł. Beleram jednorazowo. Nie tak źle. Potężniejszy przeciwnik, ale... Jeszcze się trzyma, dobry. Może powinniśmy... Dobra, dobra. Elficki, nie chwal się. No, i co, dalej się trzyma? No nie. Atakujcie. Tam sobie nie radzisz, mówisz. A, też taki potężniejszy przeciwnik. Dobra, to Farin tam sobie niech się zajmie. Nie trafiłem? No tym razem trafiłem, ale poprzednio tym... Bram otwarta. Zgadzam się... No nie, no tak, biegnijcie, ale z drugiej strony kiedy? Jak ci atakują? Za szybko nacisk. Za szybko, zamiast jakąś technikę, taktykę może. No i co? Tak spokojnie stał, nie widział nas, tak po prostu podeszliśmy do niego i nic. Wytrzymali są. Ale jeden potężny, aha. On dalej. Teraz już chyba nie wstanie, już nie ma żadnych drgawek ani nic. Dobra. Zobaczmy, co będzie w Cytadeli. I po Cytadeli zakończymy. A może nie. Może... Wszystkich na poziomie 1 na 5. Czyli albo za słabo się rozglądam, za mało czasu na to poświęcamy, żeby się rozejrzeć. Wiem, że to by mogło sprawić, że odcinek byłby
mało dynamiczny, choć nie wiem, no teraz jest dynamiczny, jak dla mnie to tak wszystko się szybko dzieje, że ja nie wiem, nie nadążam czasami. Liczba upadków, padliśmy. To smuteczek na tym poziomie. No trudno. Czemu padamy, Bruce, by nauczyć się wstawać? Czy jakoś tak była kwestia w filmie Batman? Oczywiście będziemy trzymać się jak najbliżej siebie, tylko że w następnym odcinku, bo 7 odcinek pora zakończyć na tym etapie. Nie wiem, co nas czeka dalej, ale wygląda to złowieszczo. Więc jeżeli to jest Cytadela, Elladan i Elrohir pewnie są w środku, a razem z nimi Agandaur. Ara. Dzięki za uwagę. Do usłyszenia w następnym odcinku. Trzymajcie się. Cześć.